Dzień dobry, witam się z wami z domu. Przyszedł właśnie kurier, słuchajcie, i przyniósł mi paczuszkę, nam paczuszkę, a jest to, są to mikroporty DJI-a, które pomogą nam nagrywać lepsze filmy, plus to są mikroporty też do tego, żeby nagrywać podcast. Po prostu takie, wiecie, pomagające. Już wam pokazuję, jak to wygląda, ten cały zestaw. I to jest wszystko jest w środku. Słuchajcie, dziękuję wam za całe wsparcie w poprzednim filmie, pod poprzednim filmem, za to, że napisaliście mi dużo miłych słów na temat mnie. Dużo słów wsparcia. Też nie chodziło mi o żadne wsparcie. Dziękuję wam z całego serca. Bardziej po prostu chodziło o to, żeby z wami się podzielić tym, co w tym momencie czuję. Już jest coraz lepiej, ponieważ to jest takie, wiecie, to jest takie wypalenie chwilowe. Czułem po prostu, że ciężko mi się nagrywa, że nie chce mi się nagrywać. Też tych filmów nie nagrywałem dużo. I w tych filmach nie nagrywałem jakoś bardzo dużo. Więc teraz wracam. Zacząłem brać więcej witaminy D3. Wydaje mi się, że to jest też niedobór witaminy D3 po prostu. Właśnie trzeba wziąć. Witamina D3 plus K2. 10 tysięcy jednostek witaminy D3. I popijamy to wszystko oliwą z oliwek. Codziennie z Edzią robimy po kilka kilometrów spacerek, było tak 5-6 i dzisiaj też idziemy na taki spacerek. Tylko wspomnę wam jeszcze o tym. No to są, to jest coś, co łączy się. O, czyli co zgrywa wam materiał. To jest mikroport, który pokazuje, że coś jest łapane, że są mikrofony, które tutaj mam, które podłączam sobie w tym miejscu, dzięki któremu nagrywam sobie po prostu materiał i nic nie szumi, nic nie trzeszczy i wszystko jest idealne. Plus mam jeszcze wejście do tego, żeby podłączyć go do telefonu. Do tego są jeszcze takie malutkie, takie coś. Teraz wam pokażę. Pokażę wam wszystko, co dostałem szybciutko i idziemy na spacerek. I to nie będzie dawać jakości takiej, wiecie. Nie będzie przeszkadzać, że jest, wiecie, szum czy coś. Będziemy sobie po prostu podłączać i nagrywać bez żadnego problemu, jaki nawet będzie wiatr. No, inwestycja w to, żeby jakość była zdecydowanie lepsza. Nagrywam teraz, słuchajcie, na ten mikrofon dźwięk, więc zobaczycie, jaka jest jakość z tego mikrofonu, a z tej kamery. Jestem ciekaw, czy zauważycie, czy nie zauważycie, ale jest naprawdę mega intuicyjny i fajny. Ma kilka przycisków i po prostu wszystko działa jak trzeba. Chodź, idziemy na spacerek! Eduardo, jesteś gotowy na spacer? Czemu wyleciałeś z maty? Chłopie. Idziemy spacerować, tak? No tata, dokładnie. Pa. Tata idzie po wózek. Robimy mleczko. I uciekamy. Dobra, bo zabawuczki, nie? Tatuś robi mleczko. Nalewam wody. Ostatnio, słuchajcie, wyjechaliśmy na wyjazd i nie wzięliśmy ekspresu do mleka. Ale słuchajcie, pięknie sobie poradziliśmy i naprawdę nie było najgorzej. Myśleliśmy, że sobie słabiej poradzimy, ale daliśmy bardzo dobrze radę. A propos, słuchajcie, mojego maratonu. Coś mi zaczęły ostatnio kolana troszeczkę boleć. Ale teraz zaczynam się z powrotem suplementować. Bo jednak wiecie, no, po 30 zaczyna wszystko łupać. Cashing in her buns, just like a wedding, I'm crashing in. Hundreds on hundreds, I'm moving and grooving. She wanna cut up, I'ma slash again. Buckets on buckets, I'm switching edition. Back in my back, I'm back again. Jadymy? Jadymy. Jesteśmy, słuchajcie, na spacerku z Edzią, Edzio śpi. A ja, słuchajcie, szedłem i tutaj przy drodze była jedna dynia, słuchajcie. Przy drodze samej, tutaj nie na polu, tylko przy drodze. No bo z pola bym nikomu nie zabierał. Tutaj przy drodze rosła dynia i jedna marchewka. To w zasadzie niedaleko siebie. Widocznie ktoś z pola po prostu rzucił albo zasiał tak, że leżało tutaj koło drogi. Więc postanowiłem, że przy drodze to jest niczyje, więc zabieram na krem z dyni. Na liczniku, słuchajcie, już mamy 4 km 280 metrów. Poranny rozruch. Jest godzina, słuchajcie, dopiero 9. My wyszliśmy chwilę przed 8, ale włączyłem zegarek troszeczkę później. Edzia ma teraz dzisiaj gorszy dzień. Poranek jest dość ciężki, bo ma okres, więc postanowiłem, że zabiorę Edzia. I zrobimy sobie takie cardio. Jestem cały już mokry, bo już jednak jak wychodziłem, to było trochę chłodniej, a teraz już jest naprawdę ciepło. No ja jestem w dresach długi. Lecimy. Słuchajcie, szedłem i akurat był pan przy
furtce i zobaczyłem, że u niego rośnie bardzo dużo winogron. Zapytałem się, czy mogę wziąć takie dwie kiści, bo takich winogron już nie jadłem, słuchajcie, nie wiem, no kurde, od Ukrainy chyba. A te winogrona się super je, ponieważ wysysa się tylko w środek, no i skórka zostaje. To są takie klasyczne winogrona, one też zawsze były na Ukrainie. Po prostu kocham, kocham, aż musiałem poprosić, czy mogę zerwać. Bo takie ciężko jest dostać, wszystkie są takie, zapach są zupełnie inne, a ja kocham te winogrona, są przepyszne. Dajcie znać, czy chcecie na moim kanale zobaczyć porównanie włosków i Priama z Priamem po prostu klasycznym, bez wspomagania. Tutaj teraz mam akurat opcję ze wspomaganiem. Powiem wam szczerze, że nawet jak idę z boku, żeby zasłaniać Edzia, to on mi idealnie pomaga prowadzić wózek. Zobaczcie. I sam go hamuje też. Wózek, słuchajcie, jak odjeżdża, to jest super opcja, że wózek się nigdy nie stoczy. O, słyszeliście? Właśnie pomaga w podjeździe. Zaraz będziemy, słuchajcie, iść po takim żwirowym. I zobaczycie, jak pięknie on sobie radzi. Mogę wam porównać dwa. Zobaczymy, czy jest duża różnica, czy nie ma dużej różnicy. Wagowo już się przyzwyczaiłem. Tam jest chyba 2 kg więcej, czy coś w tym stylu. Ale myślę, że to mogłoby być fajne porównanko na moim kanale. Ja na ten moment, słuchajcie, sobie już nie wyobrażam życia bez Priama. Naprawdę pomaga bardzo. Game changer straszny, naprawdę. Niedługo będziemy podłączyć tutaj spacerówkę i im większy będzie Edzio, tym będzie wygodniej. Ale wczoraj na przykład miałem taką sytuację, że poszedłem na zakupy, na spacer, no i miałem ze sobą taką ogromną siatę. Tą siatę wrzuciłem, słuchajcie, do wózka i kurde, dał radę. Łatwiej mi się szło. Więc ja jestem dużym chłopem, a jak jest malutka kobieta, to jednak ciężkie pchać taki wózek z dzieckiem jeszcze. Mam tutaj, słuchajcie, żwir i pokażę wam, jak on sobie radzi na żwirze. Ja tutaj, zobaczcie, prowadzę jednym palcem. Jednym palcem, bez, i stoję z boku też. Pokazuję wam. Cześć. O, pomógł mi podjechać. Ops. Jest naprawdę zajebisty, serio. Pusta opcja bujania też jest świetna, ponieważ Edzio bardzo lubi być bujany. A włączycie sobie na aplikacji i on się sam buja. Jak będziecie chętni, to dajcie znać. Na pewno nagram dla was takie porównanie. Dwóch wózków na różnych powierzchniach i też zrobimy blind test, żeby było czuć, czy ten dany wózek jest tym wózkiem, o którym myślimy. Edward, słuchajcie, odkrył, że jest odkurzacz sprzątający i teraz cały czas się na niego patrzę. Siedział sobie tutaj, wszyscy dziureczki. Obczaił odkurzacz, który jeździ. Jest taki agent, słuchajcie, że to szok. Odkurzacz jeździ? Ja cię kręca, ale jeździ. Cały czas obczaja ten odkurzacz. No i wraca, widzisz? Jedzie w jedną stronę, o, zawraca i leci w drugą. Fajnie, co? Chciałbyś na nim pojeździć pewnie. Jak będziesz siadać, to może cię posadzimy na chwilkę. Słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że pędzę właśnie do Leroy, ponieważ kupiliśmy, słuchajcie, karnisz taki teleskopowy, ale okazuje się, że on nie ma uchwytów, więc muszę pojechać kupić uchwyty od tego karniszu. Będzie on zamontowany tam, gdzie są LEDy. Jak się sobie tak pomyśliłem? Dodatkowo dziwne, że kupujesz karnisz bez uchwytów. Pierwszy raz jeszcze. My body as soon as I walk in, bitches be stalking. They loving the drip, they think I'm a force. It gotta move cautious. Back in my duffel, I'm working a double like I'm in the office. Tell them to watch it. Nah, I ain't talking my pockets. Just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call. Co się, słuchajcie, okazało, że ten karnisz, który zamówiliśmy, on jest karniszem rozporowym, czyli narzucacie na niego po prostu firanki i rozpieracie na maksa od ściany do ściany. Ten się powinien trzymać. Tak to wygląda. Ciekawe, ciekawe rozwiązanie. Sprawdzimy, jak to będzie działać w praktyce, ale dam znać. Fajnie, bo nie ma żadnych gwoździ, nie ma żadnych kołków, nie ma nic. Po prostu rozporowo to działa. Ciekawe. Na prędce, słuchajcie, sobie kupiłem jeszcze ciuszki, ponieważ dzisiaj idziemy na premierę nowego odkurzacza od marki Dyson. Zostaliśmy zaproszeni i idziemy zobaczyć, co się dzieje, co w trawie piszczy. Więc szybkie zakupki. Dzień dobry wszystkim. Zapinamy pasy. Próbujemy dzisiaj
kiwi i cytryny. Młody próbował już kiwi, ale próbował go z jakimiś innymi owocami w takich, takich tubeczkach, o czymś takim, ale jeszcze nie próbował samego kiwi. Mieliśmy ostatnio ziemniaki bio. Ziemniaki na początku się gotuje jednego dnia, dopiero następnego się je, ponieważ mają wtedy niższy indeks glikemiczny i są zdrowsze po prostu dla naszego organizmu. I dzisiaj będziemy jeść je z jakąś rybką, prawda? Pojedziemy kupić. Dynia, którą znalazłem, będę robić. Pyszna zupa. Pyszna, co nie? Jest w szoku, no. Jest naprawdę wyborna. Ty mówisz, o, z ziemniakami, Dobra, cytryna jest. Ale mamy bałagan, musimy posprzątać. Znaczy, ja dzisiaj sprzątałem, tylko jak moja żona wchodzi, to nagle... Jori, o czym ty mówisz? Wszystkie moje starania gdzieś znikają. No tak, no mysza, no. Ty jesteś po prostu bałaganiarą. W ogóle nie jestem. Jesteś... Ja jestem jak tornado po prostu czasami. Super, Haje, że to powiedziałaś. Ty jesteś jak tornado. O. Czy ty zjesz dzisiaj kiwi? Tak. Jem, słuchajcie, zupę pomidorową, która jest z ziemniakami, kawałkami pomidorów, jeszcze jakimś warzywem, marchewką. Tak jakby była taka zupa warzywna, ale pomidorowa. Pierwszy raz tak mówię. Bardzo dobra. Musimy uwiecznić tę minę, Edward. Dobra, zaczynamy od czegoś prostszego. Kiwi. O Jezu, misiu. Patrz. On jest słodziutki moim zdaniem, to kiwi. Trochę jest kłaskowate. Jest? Ale zobacz, smakuje mu. Chcę jeszcze. Czy nie? Nie, chcę. To jest bardzo mięciutkie, to jest super. Zobacz, ugryz kawałek. Dobre, super. Misio. Ale już ugryz kawałek. Dobre? Smakuje ci? Pięknie, Edziu. Chyba takie kwaśne ci smakuje. Chyba lubi po mnie po prostu. Ja czasami na przykład lubię zjeść sobie kawałek cytryny. Dobra. No próbujemy. Nowe smaki. Na zdrowie, synku. Jeszcze raz. Na zdrowie, kochanie. Dawaj. Ty, no reaction. Dobre było? Edward? Smakowało? Super sobie dał radę, nie? Z cytryną. Chyba mu posmakowało i cytryna i kiwi. Chcesz jeszcze troszkę kiwi, synku? Myślałem, że mina będzie bardziej nietęga, bo zazwyczaj jak się widzi gdzieś w internecie, jak się daje cytrynę, to dziecko się tak krzywi. Nie, Edward luz. Edward luz, tak? Twardziel, po prostu twardziel to jest. Ale on jest w ogóle twardy, nie? Czasami nawet dzisiaj jechał, słuchaj, w wózku i tak się podniósł i tak głową tak delikatnie o wózek, bum, nie? Spojrzał się w lewo i pojechał dalej. Twardziel. Niesamowity jest. Mój twardziel. Pijemy wodę? Mamy przygotowaną wodę specjalnie dla ciebie. Special for you, my friend. Trzymaj kubeczek. No. Nie, bo tam jeszcze nic nie mamy, wiesz, to tam jeszcze musi nalać. Miał taki swój kubeczek. Gdzie on się to podział? A w wózku może, co? O tu. Jest tutaj? Nie wiem. Mieliśmy go u Angeliki. Nie mieliśmy go u Angeliki. Czy mieliśmy? Mieliśmy, ale zabraliśmy go albo w samochodzie, albo nie wiem. Jak ci ktoś kiedyś się mnie zapyta, z kogo jestem najbardziej dumny na świecie, to oczywiście powiem, że z mojego syna. Zawsze. I z mojej żony. Dzięki za uznanie. Za uznanie. Dawaj. Jemy wodę. Ale mleczko wciąż lubi. Mimo, że je normalnie, wiesz, jedzonko, to mleczko cały czas jest na pierwszym miejscu, no bo co? Właśnie kilka osób pisało, że jak dziecko zaczyna jeść, to przestaje lubić mleko. A nasze lubi. Znaczy on po prostu lubi wszystko. Ważne, żeby było, żeby się jadło. On lubi jeść. Tak, lubi jeść. Lubisz jeść? Muszę ci powiedzieć, że ta zupa jest przepyszna. Pamiętam, że jak Kaziu jeszcze był bardzo mały, to czytaliśmy w internecie, że nie powinno się dziecku dawać wody. A to jest taka bzdura, my od samego początku dawaliśmy Edziowi wodę w butelce normalnie, przygotowaną. Wręcz mu pomagała na wszystkie tam, wiecie, dolegliwości u niemowlaków. I nie wiem dlaczego mówi się, że dla niemowlaka woda jest niedobra, kiedy człowiek się składa w 70% z wody. Dajcie znać, jak wy dla swoich dzieci, czy dawaliście wodę? Czy też nie dawaliście? Czy słuchaliście się opinii internetu, lekarzy? Lekarze nam mówili, żeby dawać, więc to chyba w internecie kiedy podsądę. Ale wiesz co, jedni mówili tak, drudzy mówili nie.
Ja żebym na mnie powiedział, nie? A może tak, może to w internecie. Dobra. Ja po prostu kiedyś sama instynktownie, jak miałam brzuszkowe jakieś tam sytuacje, to właśnie chciałam dać mu wodę, bo tak na taki logiczny rozum po prostu stwierdziłam, że to będzie spoko. No i właśnie wszędzie w internecie było napisane, że do 6 miesiąca życia nie wolno podawać dziecku wody, tylko mleko. Moi drodzy, słuchajcie, ja właśnie montuję dla was film na jutrzejszy dzień, na niedzielę. Miałem trochę problemy z rozpoczęciem montażu, ponieważ program przestał mi działać. Musiałem kombinować, żeby z komputera program pobierać i wrzucić tutaj do komputera stacjonarnego. Ale udało się, jestem na końcówce, właśnie dogrywam końcówkę, żeby się z wami pożegnać. Chciałem z tego miejsca jeszcze raz podziękować za całe wsparcie od was, ponieważ zawsze mogę na was liczyć. Zawsze jak coś się dzieje nie tak, to wy jesteście ze mną. Dostaję mnóstwo słów otuchy, za to wam bardzo dziękuję i słuchajcie, pamiętajcie o tym, że jestem dla was i nie zrezygnuję z YouTube'a, ponieważ bardzo lubię to robić, sprawia mi to ogromną przyjemność. Są takie momenty w życiu, że jeden vlog jest lepszy, drugi jest gorszy, jeden jest ciekawszy, drugi jest mniej ciekawy, ale to jest, wiecie, jak w każdej pracy. Raz zrobimy roboty na 1500%, a raz zrobimy ją na 25%, na 30%. I po prostu raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale jesteśmy tylko ludźmi i czasami po prostu zdarzają się w naszym życiu gorsze momenty. Ja będę starać się vlogi robić zawsze jak najlepsze, ponieważ jestem szczęśliwy, jak wam one się podobają, jak reagujecie na nie pozytywnie, jak piszecie pozytywne komentarze, jak zostawiacie łapki w górę, za co wam bardzo dziękuję, ponieważ to jest mega takie docenienie. No i jeśli wam się ten film podobał, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, standardowo. Ja będę bardzo, ale to bardzo wdzięczny. A z tego miejsca z wami się żegnam i trzymajcie się, do zobaczenia. Salut, ciao.